Pilicja Białobrzegi w ostatnim czasie gra w kratkę. Przegrała 1-2 na wyjeździe z Mamrami Giżycko, a potem pokonała w derbach regionu Broń Radom 2-1. Potem podopieczni Mariusza Sawy doznali dotkliwej porażki w Łowiczu z tamtejszym Pelikanem, przegrywając 0-4. Teraz Białobrzeżanie u siebie podejmą rezerwę ŁKS Łódź. W tabeli grupy pierwszej trzeciej ligi wyżej są rywale, którzy plasują się na 8 pozycji z dorobkiem 33 oczek. Pilica jest 13 i ma 27 punktów, ale ma niewielką przewagę nad strefą spadkową. Początek pojedynków w Wielką Sobotę o godzinie 13 w Białobrzegach. Drugi z trzecioligowych zespołów z naszego regionu, czyli Broń Radom, w 26 kolejce pauzuje.